Przejdź, bo z przodu może też fajnie wygląda. No, to czyli zakręciliśmy tak po prostu. Czyli nie mamy tej góry przed sobą, tylko tam. Tu są te kręgi. Tak? Tu są te kręgi. No to się i udajemy tam. Kwiatka bym wzięła z końcu, ale nie wyschnie. To ważne, to w czerwcu tego roku, będąc w Górach Świętokrzyskich, postanowiliśmy z Urszulą i naszym serdecznym kolegą Marcinem wybrać się na Górę Grodową, gdzie znajduje się rezerwat archeologiczno-geologiczny Kamienne Kręgi. Nazwa Kamienne Kręgi pochodzi stąd, iż już ponad 1000 lat temu było to jednym z trzech miejsc świętych starożytnych Sławian, zaraz obok Łyśca i Góry Dobrzeszowskiej. Trzy kamienne kręgi w kształcie elipsy tworzyły teren o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych, w którym Wiślanie oddawali swym bogom cześć. W tej chwili na ekranie widać obraz satelity z zaznaczonymi wałami. Dziś resztki tych wałów są praktycznie niewidoczne dla zwiedzającego, ale udając się w to miejsce nie przyświecała mi myśl o zobaczeniu czegoś ciekawego, czegoś nadzwyczajnego, lecz raczej ważne było dla mnie po prostu tam być, choć na moment stać się częścią tego miejsca, poczuć je, spróbować spojrzeć na coś, na co być może przed ponad 1000 lat spoglądał jeden z naszych starożytnych krewnych. To dla mnie zawsze największe przeżycie w tego typu miejscu. Gdy znaleźliśmy się na szczycie góry, przywitała nas mała otynkowana kapliczka. Dlaczego mówię przywitała? Często jest tak, że w pobliżu tego typu budowli czujemy się jakby obcy, niczym jacyś nieproszeni goście, czy wręcz intruzi. A tutaj tego nie czułem. I co ciekawe, kapliczka ta została wybudowana w XIX wieku na miejsce dawnej, wczesnośredniowiecznej, drewnianej kapliczki, więc najprawdopodobniej w tym miejscu już przed setkami lat stała starożytna gątyna sławiańska jako uświęcenie miejsca mocy. Miejsca mocy, z którego skwapliwie skorzystała nowo przybyła religia chrześcijańska. Przed wejściem do świątyni stała najprawdopodobniej stara kamienna chrzcielnica. Bardzo ciekawe, czy również nie zaadoptowana z jakiegoś starożytnego zburzyszcza. Z dwóch stron kapliczki tkwią wkopane w ziemię półokrągłe płytki, które zapewne dawno temu stanowiły jej ogrodzenie. Na kilku tych tabliczkach są wyryte krzyże. Na jednym z nich jest data 1926. Kapliczka stoi na kilkunastometrowym filarze skalnym piaskowca, liczącego 240 milionów lat. To ogromne, wielowarstwowe, czerwono-brunatne ściany pokryte mchem i patyną robią niesamowite wrażenie. Gdy się na nie patrzy z dołu, widać potęgę czasu i wyjątkowość tego miejsca. Myślę, że powiedzenie spacerowałem nie jest najwłaściwsze. Ja powoli stąpałem po tym miejscu, uważając na każdy krok, próbując ogarnąć wzrokiem jednocześnie wszystko, co mnie otacza, jak również najdrobniejszy szczegół. Po prostu czułem urok tego miejsca i chłonąłem je całym sobą.
kamera, którą wziąłem z sobą w tym miejscu, była po prostu dodatkiem. Nie skupiałem się na nagrywaniu, choć tak bardzo chciałem uwiecznić tę chwilę, to miejsce i spróbować ująć majestat tego wszystkiego. Nieraz zamykałem oczy i wiedząc, że w rzeczywistości czas nie jest barierą, że tysiące lat nie stanowią tutaj żadnego kryterium. I wtedy z zamkniętymi oczyma stawałem w ciszy i spotykałem się z tymi, którzy również oddawali się temu miejscu, którzy również łączyli się z mocą tego miejsca, może rok temu, może 200, a może 2000 lat temu. Nie ma podziału na czasy, ale kontynuacja. Jest kontynuacja. Mijałem stare, powalone i omszone pnie drzew, a młode drzewka muskały mnie liśćmi po twarzy. Nad głową, cicho, jakby nieśmiale i uroczyście, świergotały ptaki. Pod nogami szeleściła paproć, a ja powoli szedłem cały zadumany. Myślałem o obrzędach, które przez setki lat musiały się tutaj odbywać. O ludziach, którzy przecież zupełnie jak ja w tej chwili musieli tędy przechodzić, by przenosić budulec pod te wały okalające elipsą święte miejsce. O żercach, którzy przecież nie raz przebywali na tym uroczysku. O kapłankach i wiedźmach zgłębiających tajniki przyrody, zbierających zioła. O ostatnich obrońcach tej świętej góry i gątyny sławiańskiej, chowających przed zniszczeniem dawną wiedzę lub zabierających ją wraz z sobą do grobu. Niemalże z każdym krokiem stawała mi przed oczyma inna postać, inna historia, inny czas, ale to przecież było i jest to samo miejsce. Czułem, że to, po czym stąpam, jest naszym wspólnym mianownikiem. To naprawdę piękne przeżycie. I to była dla mnie, że tak się wyrażę, najlepsza atrakcja turystyczna. Choć w Górach Świętokrzyskich jest tak wiele innych, pięknych i czcigodnych miejsc. Prawdę powiedziawszy, im dłużej tam przebywałem, im bardziej słońce chyliło się ku zachodowi i opromieniało te ogromne, prastare filary skalne, na których znajdowała się starożytna świątnica sławiańska, tym bardziej nie chciałem stamtąd odchodzić. Czułem, że to miejsce najczynniejszą moc oddaje o wschodzie i zachodzie słońca.
Bardzo się cieszę, że mogę się z wami podzielić swymi przeżyciami, nawet w tak nieudolny sposób, tak niezgrabnym opisem i pokracznym uwiecznieniem na filmie tego miejsca, ale może udało mi się oddać choć odrobinę tego uroku. Uroku, pod jakim zostawałem jeszcze długo po powrocie do Kielc. Czaru góry grodowej i kamiennych kręgów. Jeszcze tam wrócimy. Na pewno.